wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zastąpienie jej Międzynarodową Konwencją o Prawach Rodziny. To cel obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Tak dla Rodziny, Nie dla Gender. Ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została ratyfikowana przez Polskę podpisem prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2015 roku. Była to realizacja postulatów środowisk lewicowych. Konwencja stambulska nie chroni jednak ani kobiet, ani dzieci, zauważa Karolina Pawłowska z Instytutu Ordo Iuris. W konwencji stambulskiej pod pretekstem walki z poważnymi problemami tak naprawdę dąży się do tego, żeby narzucić wszystkim państwom ideologię gender. Konwencja potępia tradycyjny model rodziny, a także wiarę katolicką, określa je jako przyczyny przemocy. Państwa, które ratyfikowały konwencję, muszą propagować jej ideologiczne założenia. Dokument nie walczy z przemocą, ale wprowadza ją do społeczeństwa, mówi prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci Magdalena Trojanowska. Jej celem jest walka ze stereotypami, więc jakby konsekwencją tego jest właśnie przemoc jakaś intelektualna, przemoc społeczna. Organizacje prorodzinne, narodowe, a także Instytut Ordo Iuris domagają się wypowiedzenia konwencji stambulskiej. W tej sprawie rusza zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą. Tak dla rodziny, nie dla gender. Inicjatorzy akcji proponują, aby genderową konwencję zastąpiła Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny to jest znakomite otwarcie drogi do współpracy tych państw Unii Europejskiej, które identyfikują się z zasadami praw rodziny i przypomnienie, no, że w Europie jesteśmy razem, że musimy o tych sprawach rozmawiać. Podkreśla Marek Jurek z Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. To rodzina jest najlepszym środowiskiem, w którym rozwija się człowiek, dodaje prezes Instytutu Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski. To rodzina, nietknięta dekonstrukcją ideologiczną, chroni najlepiej kobiety, chroni najlepiej wszystkich swoich członków. Stąd też wydaje się, że nie ma innego rozwiązania niż wzmacnianie rodziny. Do wypowiedzenia konwencji stambulskiej w 2015 roku zobowiązało się Prawo i Sprawiedliwość, przypomina prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk Marek Skiba. Niestety nie zdarzyło się to w czasie pierwszej kadencji. Społeczeństwo, obywatele polscy naprawdę gorąco czekają na wypowiedzenie tejże naprawdę destrukcyjnej dla polskich rodzin konwencji. Inicjatywę Tak dla Rodziny, Nie dla Gender poparło Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Jego prezes Robert Bąkiewicz tuż po wyborach zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, aby jak najszybciej odrzucił konwencję. Konwencji genderowej, konwencji właśnie zmieniającej zupełnie obyczajowość naszego społeczeństwa, konwencji, która ma doprowadzić do upadku rodziny, upadku społeczeństwa. Aby zarejestrować Komitet Inicjatywy Obywatelskiej w Sejmie, konieczne jest 1000 podpisów. Aby Izba zajęła się projektem, trzeba zebrać 100 tysięcy. Szczegółowe informacje na temat akcji można odnaleźć na stronie www.chrońmyrodziny.pl.